Witam Was serdecznie na tym spotkaniu, siostry i bracia, drodzy ewangelizatorzy i apostołowie Jezusa. Amen. Trzeba się tak czuć i dlatego zawsze zadawać sobie warto pytanie, czy przyszedłem na to spotkanie z nową osobą, kolegą, koleżanką z klatki, z osiedla albo z miasta, czy sam? Ewangelizator robi zawsze ten rachunek sumienia. Komu głosiłem Ewangelię dzisiaj? W tym tygodniu? Z kim się podzieliłem dobrym słowem, dobrą nowiną? A jeśli przyszedłem znowu na spotkanie sam, to przepraszam Pana Boga, że myślałem znowu tylko o sobie. Ewangelizator ma być rybakiem ludzi, łowić ryby, jak marynarze po oceanach, łowić ryby. Ewangelia się nie zmienia. Jezus mówi, idźcie i głoście, idźcie i dawajcie świadectwo. To jest temat też tego tygodnia. Dawać świadectwo. Święty Łukasz na początku Dziejów Apostolskich pokazuje, jak uczniowie po zmartwychwstaniu nadal niewiele rozumieli. Spotkali zmartwychwstałego wielokrotnie. Słowo mówi, przez 40 dni dał im wiele dowodów, że żyje. I gdy czytamy to słowo, to myślimy 40 dni i koniec, po 40 dniach w niebo wstąpienie dokonało się, potem 9 dni w wieczerniku i zesłanie Ducha Świętego, ale 40 dni. Ta cyfra 40 dni w Biblii to niekoniecznie 40. To znaczy jakiś długi okres czasu. 40 lat po pustyni szedł Izrael. 40 dni Jezus na pustyni w samotnej modlitwie. Więc gdy Biblia mówi 40, znaczy długi okres czasu. Tak należy to słowo interpretować, więc Jezus ukazywał się im jako zmartwychwstały przez długi czas. Mówi święty Łukasz, to jest pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, przez długi czas i znów nauczał, spożywał z nimi posiłki, odprawiał mszę świętą, uczył ich sakramentów, wciąż głosił dodatkowe konferencje, dodatkowe Słowo Boże, modlił się z nimi, dotykali go, wszystko po to, aby się przekonali, by nabrali przekonania. Słowo mówi, dał im wiele dowodów, że żyje. Przez te 40 dni wiele dowodów, że żyje, że działa, że jest tym samym, który chodził z nimi przez 3 lata po Galilei, który był ukrzyżowany, jest tym samym, który zmartwychwstał, żyje. Dał im wiele dowodów, że żyje, by utwierdzić, by umocnić, by mieli już wewnętrzne uzdrowienie z lęku, wątpliwości, niepewności. By byli przekonani co do drogi wiary. To wszystko było po to. Więc nabrać mieli przekonania stopniowo z dnia na dzień, już po zmartwychwstaniu. Kiedy Bóg coś powtarza w twoim życiu, utrwala, systematycznie pogłębia, to po to właśnie byś nabrał przekonania. I zobacz, że to się dokonuje w czasie. Potrzebny jest czas dla naszego dojrzewania. Czas, w którym Bóg powtarza, głosi ci, formuje, uczy modlitwy, kiedy ty po prostu dojrzewasz. To jest te 40 dni, ukazuje się tobie, przekonuje cię, upewnia, umacnia,
daje kolejne dowody, że żyje. Po to to jest, aby człowiek się już nie wahał, żeby nie był chwiejny, żeby umocnił się w wierze. Widzisz zatem, jak jest potrzebne to powtarzanie kolejnych spotkań wspólnoty, kolejnej modlitwy, kolejnej konferencji, kolejnego nauczania i znów sięgania po Pismo Święte. I to się dokonuje stopniowo, stopniowo w czasie, podczas powtarzanych spotkań. Tak jak oni, 40 dni, czyli długi, długi czas po zmartwychwstaniu, kiedy wciąż ich formował. Formował. Czy to wystarczyło? Oczywiście, że nie. Święty Łukasz mówi, że oni w czasie tego procesu wciąż myśleli po ludzku, przyziemnie. Wciąż myśleli o sobie. Czy wtedy przywrócisz Królestwo Izraela? Będziemy mieli pierwsze stołki, korzyści, zyski? Byli nadal niedokończeni, nie narodzili się jeszcze na nowo. Zobacz, tak długi czas formacji, oni wciąż takie przyziemne pytania, wciąż tak bardzo po ludzku, nie narodzili się na nowo. Nie wystarczyły zatem spotkania ze Zmartwychwstałym. Konieczny był On. Duch Święty. Bez Ducha Świętego nadal byli bardzo ziemscy, patrzyli po ludzku, jeszcze nie odrodzeni duchowo. Koniecznie potrzebny był Duch Święty. Bez Niego oni wciąż żyli dawnym życiem, wciąż myśleli po ludzku, po staremu, bo nie mieli Ducha Świętego w sobie. Bóg nas wciąż formuje, wciąż. I wciąż potrzebujemy Ducha Świętego. W tym tygodniu chcę Ci pokazać, jak w Dziejach Apostolskich dokonują się kolejne zesłania Ducha Świętego, by nas nauczyć, że i my potrzebujemy wciąż nowego wylania Ducha Świętego. Każdego dnia potrzebujemy wzywać Ducha Świętego na nowo, by nas odradzał, odnawiał, by dawał nam nowe narodzenie, nowe oczy, nowe uszy, by nas przemieniał, by wyzwalał, byśmy stawali się nowym stworzeniem, by to, co dawne minęło, a oto wszystko by stawało się odnowione. Dlatego Chrystus mówi, nie pytajcie o to, czym się interesujecie, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile. Żydzi uwielbiali te czasy, chwile, obliczali, wyliczali, kiedy to będzie, a kiedy tamto będzie, a kiedy to się stanie. Obliczenia lubili czas, kontrolować czas, kontrolować przyszłość. Jezus mówi, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, kiedy się to wszystko stanie. Ufajcie mi, wierzcie mi, oczekujcie na Ducha Świętego, o tym myślcie. To jest dla was najważniejsze teraz zadanie. Oczekujcie. W tym tygodniu chcę ci pokazać wiarę oczekującą. Kiedy nie wiemy, kiedy coś nastąpi, nie wiemy, jak Bóg odpowie, a mamy czekać z ufnością i modlić się. Tak Jezus wychowywał uczniów do wiary oczekującej. Przecież nie powiedział, kiedy będzie zesłanie Ducha Świętego, w którym miejscu, w którym momencie, w którym czasie On przyjdzie. Powiedział, oczekujcie. Wiara oczekująca w czasie. Znów oczekiwanie dokonuje się w czasie. Kiedy musimy być cierpliwi. Uczy nas święty Łukasz, pokazując Kościół pierwotny, jak
czekał, cierpliwie czekał na Ducha Świętego. Wyobraź ich sobie, jak nie wiedząc, kiedy to nastąpi, modlą się razem pierwszy dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Może tracili nadzieję, może już się spieszyli, mieli po prostu czekać. Po co to jest czekanie w naszym życiu? Przecież Bóg mógłby w jednej sekundzie wszystko nam dać, to co uważa. To nie jest blokada od strony Pana Boga, który nie chce czegoś dać. On wie, że to my potrzebujemy tego czasu na nasze wewnętrzne dojrzewanie. Bóg może w jednej sekundzie dać wszystko, co zechce, ale jeśli każe czekać, to po to, że nas przygotowuje, mnie i ciebie. Przygotowuje duchowo, wewnętrznie na te łaski, na przyjęcie darów, na objawienie nowe, na nowe słowo, to my dojrzewamy, przygotowujemy się i to się dokonuje znów w czasie. A więc droga formacji jest wydłużona w czasie. Po to więc, siostry i bracia, Bóg chce, byśmy uczestniczyli w kolejnych spotkaniach, rekolekcjach, modlitwach, bo wtedy dojrzewamy. Uczniowie Jezusa byli niedokończeni tak długo, aż przyjęli Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nadal byli niedostatecznie otwarci, niedostatecznie odrodzeni, niedostatecznie uformowani. Popatrz dziś na Dzieje Apostolskie. W tym tygodniu chcę ci pokazać trzy fragmenty Dziejów Apostolskich, które mówią o formacji uczniów, formacji do dawania świadectwa, do ewangelizacji. Chrystus mówi: On, Duch Święty, gdy zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Świadkami Jezusa. A świadkiem Jezusa jest ten, kto mówi, co Jezus mu uczynił. Nie wymądrza się przed innymi, ale mówi, co Jezus mu dał, co Jezus dokonał w jego życiu tak osobiście. I wtedy ty świadczysz o Jezusie w swoim życiu, co Bóg dla ciebie osobiście uczynił, na tym polega bycie świadkiem Jezusa, świadkiem żywego Pana. Do tego zapraszam was w tym tygodniu, byśmy uczyli się z Dziejów Apostolskich dawać świadectwo, rozmawiać z innymi, nabierać siły wewnętrznej i odwagi. Zobaczymy w tym tygodniu też ewangelizację Etiopa. Kolejny już raz, kiedy to Filip, napełniony Duchem Świętym, prowadzi rozmowę ewangelizacyjną z Etiopem. I chcę ci pokazać Filipa, który jest mistrzem rozmowy z drugim człowiekiem. On nic nie narzuca Etiopowi. On na siłę nic mu nie mówi, nie zmusza go do niczego, nie wymądrza się przed nim, ale zadaje delikatnie, bardzo kulturalnie pytanie: czy rozumiesz, co czytasz? Dopiero kiedy Etiop sam go poprosi, Filip wtedy, wówczas zaczyna głosić Ewangelię. Zaczyna dawać świadectwo. Nie wcześniej, dopiero wtedy, kiedy jest zapytany o radę, o pomoc, kiedy jest poproszony. Więc przeanalizujemy też w tym tygodniu tą rozmowę Filipa, arcypouczającą, abyśmy i my nie wymuszali na innych, ale głosili wtedy, kiedy chcą słuchać.
Czyli kiedy otworzy ktoś serce i będzie otwarty. Diakon Filip, pełen Ducha Świętego, w ten umiejętny sposób rozmawia z Etiopem i uczy nas dawania świadectwa. A Paweł apostoł w tym trzecim tekście Dziejów Apostolskich na ten tydzień przygotowany, on z kolei stanie w bardzo ciężkiej, trudnej próbie, kiedy wszyscy będą przeciwko niemu, kiedy nikt nie będzie chciał go słuchać, kiedy nikt nie będzie liczyć się z jego argumentami, przekonaniami, kiedy z góry będzie już Paweł skazany. Jak wtedy Paweł się zachował, zobaczycie geniusz intelektualny apostoła narodów, który rozznawał cały czas, czy mówić, czy nie mówić, czy wdawać się w rozmowę z człowiekiem, który jest całkowicie zamknięty, zablokowany, nie chce słuchać moich poglądów. Jak Paweł apostoł także w takich sytuacjach potrafił znaleźć drogę, jak Bóg go ocalił, jak Bóg go chronił, bo Bóg chroni swojego apostoła i jak Bóg uczył go odwagi. I dziś zapraszam Cię też, byś idąc w ten tydzień kolejny formacji poznał Słowo Boże na temat odwagi. Jak Bóg przyszedł wtedy do Pawła smutnego w więzieniu, do Pawła, który w tym więzieniu był przez Boga również ochroniony i powiedział mu odwagi. Ja jestem z Tobą, ja nad wszystkim czuwam, ja Cię chronię. I na koniec tego tygodnia zobaczysz znaczenie odwagi w życiu i świadectwie apostoła, w Twoim życiu, jak ona jest ważna, by się nie wstydzić, by się nie bać, by mieć przekonanie co do swojej wiary i odważnie także umieć ją głosić. Odwagi. Mówi Ci Jezus, nie trać jej, zachowuj ją i proś o nią Boga. Proś Boga o odwagę w głoszeniu, o odwagę w dawaniu świadectwa, by się po prostu nie bać, a Bóg przyjdzie Ci z pomocą. Zapraszam Was więc w ten kolejny tydzień z dziejami apostolskimi, które uczą nas dawania świadectwa w Duchu Świętym, bo przecież dzieje apostolskie inaczej nazywają się Ewangelią Ducha Świętego. To On jest motorem ewangelizacji. To Duch Święty jest przyczyną sprawczą. To Duch Święty wprowadza Cię w ruch. To Duch Święty daje Ci odwagę i siłę. To Duch Święty mówi Ci, co masz mówić, jak masz głosić. To Duch Święty Ciebie przemienia, bo chce Ciebie używać. Chce się posługiwać Tobą. Jesteś Mu bardzo, bardzo potrzebny. Amen.